Wszystkie płyny na maksymalnym poziomie. Palimy maszynę. Maniu? Dokładnie tak. Na mnie walczysz? Nie na mnie. Myślałem. O! Się mi rączka ręku dostała. Rusza się. Odepnij cięgno. Przełóż linki z drugiej strony. Przypnij je z powrotem. O właśnie. A to gryzie, łaja, zwłaszcza po skaleczonym. Masz sól. No co ty? No, koniec załadunku, kierownik się obudził. Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj jadę siać nawozy na pole płoć ziemniaki. Polidab z kaliumem wymieszany. Pająk mi wlazł do wskaźnika. Ja. Jakim cudem? I teraz jak go wyciągnąć? Lepiej, żeby nie zdechł, bo tak będzie na widoku. Wyłazić mi stąd. No i jestem. Pomyślałem, że może być ciężko siać na tym polu, bo ono nie było jeszcze uprawione, ale chwilę później sobie przypomniałem, że z opyskiwaczem już tu jeździłem i ścieżki są, także nie będzie najgorzej. Dlaczego to pole nie jest uprawione? Ponieważ po olce wyszło dużo chwastu i był opyskany glifosatem, żeby go spaliło. Już ponad 2 tygodnie, około 3 pewnie minęło. Także wjeżdżam z nawozem i to dzisiaj uprawiam. Wioszkę kuzynowi zboże przypaliłem minimalnie. Tyle. Tutaj trochę więcej zawiało. Ale
nie będzie rósł przy granicy. O, a tu w ogóle. Teraz jest wrzucone 300 kilo saleczaku, czyli po 200 na hektar, bo tam jest 1,5 hektara. Rozsiewacz już odpięty od 30. Teraz biorę 60. Podczepiam pod agregat. I w pole jedzie. Jedno pole jest przygotowane, można już sadzić na tym. Mokre jest, mokre. Nie kurzy się. W ogóle. I ciągnik już pięknie odkurzony, przygotowany do dnia następnego. Także
Myślę, że już w tym filmie to wszystko. Jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć.